Dobra, już jestem gotowy. Słuchajcie, zapraszam Was dzisiaj na bardzo fajny odcinek. Prosiliście zresztą o niego. Po pierwsze pokażę Wam, jak działa aplikacja ta Huawei'owska, którą wszyscy mnie pytali, czy to w ogóle coś innego, bo nikt jakby nie miał do niej dostępu. I też pewnie niektórzy nie będą mieli dostępu do tych możliwości, które ja tam daję. A w dalszej części odcinka, po pierwsze, będzie bardzo fajny gość, który Wam pewne rzeczy wytłumaczy. A po drugie pokażę Wam, jak zarobić, z tego co liczyłem, to chyba z 1500-600 zł na magazynie energii. Zapraszam na odcinek. Na Waszą prośbę pokażę Wam, jak można dostać się do tego falownika, nawet jeżeli jest jakaś aktualizacja i nie możemy, że tak powiem, sprawdzić sobie produkcji. Niektórzy narzekali, że jak jest ta aktualizacja robiona przez Huawei'a raz tam na rok, czy raz na pół roku podobno, nie możemy dostać się do falownika. Owszem, możemy, tylko w trochę inny sposób. Nie dostajemy się wtedy przez chmurę i nie mamy z opóźnieniami, tylko możemy dostać się poprzez taki... A zresztą, co tu dużo tłumaczyć. Przechodzimy na telefon. Postaram się zrobić tak, żebyście tu je dobrze wszystko widzieli. Jak jesteśmy zalogowani, tak jak w tej chwili tutaj widzicie, wchodzimy sobie w zakładkę, ja mam po polsku ja, czyli moja instalacja, i później przekazanie urządzenia do eksploatacji. Pewne rzeczy Wam pozamazuję niestety, żebyście nie mogli się na mój falownik dostawać, chociaż tak i tak nie za bardzo będziecie mogli. I teraz tak, chcąc się połączyć z tym oto internetowym cudeńkiem, wchodzimy sobie na Wi-Fi, ale słuchajcie, włączamy Wi-Fi i szukamy, zaraz nam się pojawi, SAN 2000. Łączymy się z tą, nazwijmy to, siecią, po czym wracamy z powrotem tam i już mamy takie coś, widzicie? Zaloguj się. Klikamy zaloguj się i teraz zależy, jakie uprawnienia dał Wam Wasz, że tak powiem, ten, kto Wam montował tą instalację, czyli Wasz instalator. Ja mam uprawnienia instalatorskie, wejdziemy sobie na uprawnienia instalatorskie, hasło, które jest typowe takie, że tak powiem, z automatu, to jest 5, 0 i A, małe A. Wchodzimy jako instalator i zaraz zobaczymy, co my tutaj widzimy. Jesteśmy już w aplikacji, widzicie to na pewno. Co możemy zobaczyć? Możemy podejrzeć, po pierwsze, monitorowanie urządzenia. I to nie jest monitorowanie, które przepływa nam przez jakieś chmury czy coś, tylko widzimy dokładnie, co się w tym momencie dzieje. Na przykład widać, że w tym momencie jest jakaś tam produkcja z paneli fotowoltaicznych 1,7 kW. Z ciekawości zobaczymy, jak jest tutaj. 1,75. Ta instalacja jest zdziebełko większa. Ok, no więc widzimy, że takie coś jest. Widać, że akumulator jest naładowany w 24%. Jak wejdziemy sobie w ten akumulator, możemy zobaczyć, bo tutaj mamy ten bank energii, widzimy, w jakiej, że jest dokładnie równiutko naładowane jedna i druga, więc on, to urządzenie, które tutaj jest na górze, plus te dwa akumulatory, są, że tak powiem, sprzężone ze sobą i to pilnuje tego, żeby można było podejrzeć, jakie są prądy, jaka jest temperatura tego akumulatora i tak dalej, i tak dalej. O akumulatorze powiem Wam jeszcze na koniec, dlatego że podpowiadaliście mi, że jest sposób, żeby wykorzystać ten akumulator zimową porą, a nawet może całorocznie, żeby zarabiać na tym pieniądze. To zaraz Wam to pokażę, ale chciałbym jeszcze tutaj omówić, co my tutaj jeszcze widzimy. Więc tak jak już tutaj widzieliście, czekajcie, muszę to przesunąć, ok. Wycofamy się i możemy również regulować różne moce. No ale najważniejsze, że mamy ten podgląd, dlatego że jeżeli nie mamy możliwości podejrzenia w trakcie, że tak powiem, tych aktualizacji, no to mamy coś takiego, nie? A teraz coś Wam powiem jeszcze na temat właśnie tego, szybkie ustawienia, jeszcze tak zerknijmy tylko, co tu można zobaczyć. To są takie ustawienia, które instalator robi, dlatego też pewnie nie dostajemy takich możliwości w ogóle, żebyśmy mogli cokolwiek tutaj robić, dlatego że moglibyśmy po prostu popsuć. Możemy sobie zmienić sieć i tak dalej, i tak dalej. Więc tego typu rzeczy tutaj możemy zrobić. Wyjdźmy. O, w tej chwili właśnie wyłączyłem instalację, ale zaraz to wszystko wróci do normalności. Już się będzie zaraz tutaj aktualizował. Po czym możemy również
wejść sobie w regulację mocy akumulatora. Już Wam tłumaczę, o co chodzi. No i tutaj zaczyna się ten moment, w którym teoretycznie moglibyśmy na tym coś tam sobie zarobić. Już Wam pokazuję. Słuchajcie, wszedłem teraz w ustawienia akumulatora i możliwość ładowania z sieci. I mamy trzy tryby pracy. Mamy tryb maksymalne zużycie własne, mamy tryb pełne oddawanie do sieci i mamy tryb o nazwie takiej TOU. Jak wejdziemy sobie w te TOU, no to ja mam dwie taryfy, tak? Czyli mam taryfę drugą i pierwszą. I jeżeli zrobimy, tak jak widzicie tutaj, mamy możliwość ustawienia, że na przykład ładowanie jest między 13 a 15, rozładowanie jest między 15 a 22, później od 22 do 6 rano mamy znowu ładowanie i od 6 rano do 13 mamy znowu rozładowanie. Możemy też ustawić, jaką mocą może się ładować, jaką mocą może się rozładowywać, z jakim i do ilu procent może się ładować i do ilu procent może się rozładowywać. Więc ja tutaj mam na przykład ustawione do 95% możemy ładować, do 20% możemy rozładowywać. O tym za chwilkę mój gość się wypowie, czy to dobrze, jak lepiej i w jaki sposób ustawiać, żeby ten akumulator i żeby ta cała instalacja nam, że tak powiem, funkcjonowała jak należy. Ja mam możliwość z tego akumulatora, bo ten akumulator ma możliwość ładowania się z sieci, ładowania się z paneli fotowoltaicznych na poziomie 5 kW na godzinę. Taką moc może przyjąć akumulator i z taką samą mocą maksymalną może się rozładowywać. Ale możemy też ustawić, że maksymalna moc ładowania mamy tutaj 5 kW. Więcej nie ustawimy, ale możemy ustawić, żeby było mniej. No bo według Roberta Mazurka, który za chwilkę Wam tutaj troszkę potłumaczy, czym niższe prądy ładowania i tak dalej, tym żywotność akumulatora może być większa. No i w ten sposób, jak sobie tak ustawimy i jak sobie to wszystko poprzeliczałem, co zaraz Wam pokażę, jak pójdziemy do studia i na komputerze to przeliczymy, no to może jestem w stanie, gdybym chciał zajeżdżać ten akumulator, to byłbym w stanie w ciągu roku w granicach 2500 zł zarobić, w sensie zyskać dzięki temu przewalaniu, że tak powiem, z taryfy tańszej na taryfę droższą. Tylko czy to ma sens, to już jest inna zupełnie sprawa. To o tym też za chwileczkę się dowiecie. I czy warto tak robić, czy ten akumulator wytrzyma? O tym też wszystkim Wam zaraz powiem. No i tak to wygląda. A jeszcze spojrzyjmy, tylko jestem bardzo ciekawy, jak się wyloguję jako instalator. O! Jeszcze ciekawszy widok. To takiego widoku nie widziałem. No i to jest to właśnie prawdopodobnie, co Wy zobaczycie. Aha, tylko tutaj faktycznie mało co zobaczycie, ale przynajmniej słuchajcie w taki sposób, jeżeli jako użytkownik się zalogujecie, to będziecie widzieli no takie podstawy, prawda? No faktycznie, tutaj niewiele możemy zobaczyć, no ale czy nas więcej interesuje, jeśli chodzi o naszą tutaj produkcję? No myślę, że raczej niewiele. Dobra, przechodzimy na komputer, liczymy, ile to można zarobić na tym i czy to w ogóle ma jakikolwiek sens. No dobra, no to przechodzimy do najciekawszego, czyli tego, co się jest związane z pieniędzmi, więc zarabianiem jakimś. I teraz kwestia, czy jesteśmy w stanie, czy nie jesteśmy w stanie. Już próbujemy to, że tak powiem, przeliczyć. Zobaczymy, co nam z tego ciekawego wyjdzie. Przeskakujemy na drugi monitor. Taki wielki kalkulator Wam się pokazał. I lecimy. Gdyby założyć, że dwa razy dziennie przewalamy taką... Dwa razy rozładowujemy i naładowujemy akumulator. W moim przypadku powiedzmy, że jest to możliwe, dlatego że zapotrzebowanie w moim domu na energię elektryczną jest spore, bo i komputery, i pompa ciepła, i tak dalej, i tak dalej. Więc robimy taką sytuację, że od 100% do 0% tego akumulatora dwa razy dziennie rozładowujemy, no bo mamy dwie taryfy, tak? Czyli mamy 10 kWh razy 2 w ciągu doby, to jest 20 kWh i teraz to mnożymy przez... Niech będzie średnia 30 dni w miesiącu, to mamy 600 kWh i to mnożymy przez 12 miesięcy, wychodzi nam 7200 kWh. Jeśli to przemnożymy przez różnicę między taryfą nocną a taryfą dzienną,
wychodzi nam mniej więcej około 35, ja 35 liczę, tam jest około nawet 40 groszy, ale niech będzie tylko 35 groszy, więc mnożymy to przez 35 groszy, bylibyśmy w stanie teoretycznie zarobić 2,5 tysiąca złotych na tej konwersji energii, tylko i wyłącznie, czyli z drugiej taryfy na pierwszą taryfę. Ale to nie jest takie proste, o czym za chwileczkę już w tym momencie bardzo proszę, Robercie, wytłumacz, o co tu chodzi, dlaczego tak jest. Cześć, witam Cię Waldku, witam serdecznie widzów kanału Pompy Ciepła i PV. Łyk kawy na wzmocnienie, bo jest godzina 5 rano, zanim dam radę nagrać coś dla Waldka. Odpowiadając na Twoje pytanie. Twój akumulator składa się z pojedynczych ogniw o nominalnym napięciu 3,2 V. Te ogniwa pracują w pewnym zakresie. Maksymalnie te ogniwa można ładować 4 V, nie można rozładowywać poniżej 2,5 V. One mają jakiś tam zakres swojej pracy. Czyli rozładowanie o 100% pojemności będzie oznaczało, że pojedyncze ogniwo osiągnęło napięcie 2,5 V. W zależności ile masz tych ogniw, w środku takie będzie minimalne napięcie dla całego powerbanku, ale załóżmy, że chciałbyś ten swój bank ładować do pełna i rozładowywać o 100% pojemności. Jeżeli masz świetnej klasy banka, zakładam, że raczej nie pozwoliłeś sobie na coś słabego, to masz do dyspozycji 3000 takich pełnych cykli. Jeżeli te 3000 podzielisz na 365 dni, to wystarczy Ci ten bank na 8 lat takich pełnych naładowań i załadowań. Oczywiście, jeżeli byś to chciał robić dwa razy w ciągu dnia, podzielić na dwa, no to wychodzi Ci, że masz do dyspozycji 4 lata. Zaletą akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych jest to, że te akumulatory bardzo szybko można ładować. Dla tych akumulatorów nie jest straszny połowa pojemności, czyli jeżeli miałbyś akumulator o pojemności 100 Ah, to mógłbyś go spokojnie ładować prądem o natężeniu 50 Ah specjalną ładowarką i temu akumulatorowi nie stałaby się wielka krzywda. Oczywiście w przypadku LiFePO 4 osobiście zalecam prąd o natężeniu mniej więcej, czy też prąd wynikający z przeliczenia z pojemności. Tak jak wcześniej mówiłem, jeżeli masz akumulator 100 Ah, to tam 30-35% jest takie najfajniejsze dla tego akumulatora. Tam są dużo niższe napięcia. Ale też musisz pamiętać, Waldek, że akumulatory z czasem się zużywają. Na akumulatorach kwasowo-ołowiowych widać to bardzo szybko, tą utratę pojemności. Natomiast w przypadku akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych też to będzie widać. Przepraszam. Natomiast na akumulatorach litowo-żelazowo-fosforanowych też to będzie widać, ale będzie to odłożone zdecydowanie dalej w czasie. Akumulatory kwasowo-ołowiowe, które praktycznie wszyscy znamy, czy to będą AGM-y, żele, czy takie zwykłe kwasiaki z płynnym elektrolitem, mają pewną gęstość energii. Oznacza to, ile w kilogram tego akumulatora możesz tam upchać tych watogodzin, tej mocy, którą potem będziesz w stanie wykorzystać. I porównując te zwykłe kwasiaki do akumulatorów wykonanych w technologiach litowych, różnica jest około pięciokrotna. W zależności od tego, bo mamy technologię litowo-jonową, litowo-polimerową, litowo-żelazowo-fosforanową, litowo-tytanową, tych technologii z wykorzystaniem litu jest dość sporo, ale nawet ten akumulator, Waldku, się skończy. Mógłbyś również ten akumulator rozładowywać o połowę jego pojemności i wtedy masz do dyspozycji swojej mniej więcej albo nie mniej niż drugie tyle cykli. I dlatego czasami bardzo, ale to bardzo zalecane jest na przykład przewymiarowanie akumulatora. Podam Wam przykład na kamperach, jakie wspólnie z Michałem Zgrajewskim w ramach naszego projektu Kapitan Przyczepa i Mr. Kapitan. Jeżeli ktoś potrzebował akumulatora 100 Ah, który w zupełności by mu wystarczał, ale musiałby go rozładowywać o 100% pojemności, czyli od napięcia 12,8 V, mówimy o kwasiaku, do 10,5 V, no to taki akumulator, ten ktoś zniszczyłby, w zasadzie ten akumulator przestałby mu się przydawać już po 700 cyklach. Ale ten sam akumulator rozładowywany tylko o 50% swojej pojemności, czyli tam do napięcia typu 11,5 V, ten akumulator mógłby wystarczyć na 2,5 tysiąca, a w niektórych konstrukcjach
tych akumulatorów AGM, nawet do 3000 cykli. I na przykład w takich sytuacjach zalecaliśmy przewymiarowanie instalacji. Nie jedna setka, która Ci wystarczy na wszystkie potrzeby, tylko akumulator na przykład złożony z 200 o pojemności 200 Ah, rozładowywany tylko o 50% pojemności, będzie o wiele, wiele lepszym rozwiązaniem niż pojedynczy akumulator katowany od zera do, czy też katowany od 100% swojej pojemności, rozładowywany do zera. Wiem, tematyka nie jest prosta, wiem, tematyka nie jest zrozumiała. Im płycej będziecie rozładowywać swoje akumulatory, tym dłużej Wam posłużą i chyba na tym polega odpowiedź na to Twoje pytanie. Jeżeli jest coś, co jeszcze potrzebujesz, pamiętaj, Waldku, na mnie możesz zawsze liczyć. Pozdrawiam Cię ze Szczecina serdecznie, z kanału Mr. Akumulator. Cześć. No niestety, jak będziemy korzystali z całego zasobu akumulatora, to po pierwsze szybko zajedziemy akumulator. Według gwarancji producenta ten akumulator, akurat Luna Huawei'a, ma gwarancję na 10 lat i na 4500 cykli, z czego każda piątka, czyli tak jak ja mam 10 kWh w tym akumulatorze, każda piątka może przez siebie, że tak powiem, tak brzydko, przewalić 13500 kWh i gwarantują, że przy 10 latach, przy takich cyklach, będzie 80% sprawności tego akumulatora. Taka jest gwarancja. Jak będzie, to my to oczywiście sobie wszystko zobaczymy. No to teraz zróbmy taką kalkulację, to będzie prosta kalkulacja, że z tych 2500 zł, które nam wychodziło wcześniej, po prostu dzielimy to przez 2 ze względu na to, że korzystamy, gdybyśmy korzystali z połowy tego zasobu, czyli z 5 kWh tych dwóch akumulatorów, czyli rozładowujemy je do 20% i ładujemy je do 70-80% i w ten sposób jesteśmy w stanie, że tak powiem, zachować na jeszcze więcej lat żywotność tego akumulatora. No oczywiście ktoś powie, 1250 zł to jest mało przy założeniu, jaka jest cena tego akumulatora, i macie oczywiście rację. No, ja wiem, że niektórzy są przeciwnikami dotacji, ale z tego co wiem, to w tym prądzie Mój Prąd 4.0 będą dofinansowywane akumulatory i magazyny energii, więc w takim przypadku no jest to możliwe, prawda? To nie jest jakaś tam... Ja chcę tylko pokazać jakby sposób i chciałem to przeliczyć. Byłem bardzo ciekawy, dlatego też bardzo dziękuję Robertowi za to, że mi to troszeczkę uzmysłowił, bo dużo ludzi, jak pokazałem ten magazyn, to powiedzieli: Waldek, na jesień, zimę włączaj sobie taki tryb i będziesz robił takie rzeczy. Sam nie wiem, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca. Muszę jeszcze porozmawiać o tym z chłopakami z Brookbet PV, żeby mi troszeczkę jeszcze wyjaśnili z tą gwarancją, żebym był tak pewien, że ten akumulator będzie miał tą pełną gwarancję, jeśli będę sobie w ten sposób robił. Ale skoro daje możliwość, jest możliwość przestawienia w taki tryb, to czemu nie? Zostawiam Was z tymi myślami. Sami musicie oczywiście, jak zwykle, dojść do tego, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca. No i tyle w tym temacie. A tak przy okazji zapytam, jak tam wiatry mocno poniszczyły Wam instalacje fotowoltaiczne? U mnie wszystko stoi, łącznie z domkiem, ale powiem Wam, wieje ostatnio niemiłosiernie. Ostro, ostro daje. Ciekawy jestem, napiszcie w komentarzach, jak tam u Was sytuacja. Czy dużo instalacji porwało? No i to by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję Ci, Robercie, za pomoc i za przybliżenie, jak to wszystko wygląda. Sami musicie dojść do tego, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca, czy warto zajeżdżać akumulator, czy nie. Bardzo jestem ciekawy Waszego podejścia, bo z Robertem rozmawiałem, że bardzo dużo ludzi chce przejść ogólnie na off-grid, bo to co ja mam, to nie jest off-grid, tylko to jest takie akumulator do autokonsumpcji, ale że bardzo dużo ludzi chce przejść na off-grid. Jestem bardzo ciekawy, jak duża rzesza naszych widzów jest za tym, żeby odciąć się od sieci i żeby być niezależnym i czy to w ogóle jest możliwe. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku, a jutro pamiętajcie, zapraszam na live'a, live o godzinie 20:00. Oczywiście zapraszam, będzie bardzo ciekawy gość, zresztą jak zawsze. Cześć.